pielgrzymich wybrać na dzień szczególny. Szczególny dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Ci z nas, którzy czytają Biblię, wiedzą, że 3 razy do roku dokładnie czas wielkich 3 świąt pielgrzymich to jest Paschy, to jest Zielony Świąt i Święta Sukot, czyli Święta Namiotów. Każdy dorosły Izraelita miał stawić się w świątyni w Jerozolimie przed Panem. I kiedy mówię o tym, myślę też o naszych niedzielnych nabożeństwach i powiadam, tamci mieli lepiej. Tylko 3 razy w roku byli w świątyni, a nam każą chodzić co niedziela. Ale Bogu dzięki, że tak jest. Bogu dzięki, że możemy napełniać nasze serca Słowem Bożym i wierzę, że też dzisiaj Pan zebrał nas w tym miejscu i w tym celu, abyśmy tym Słowem byli nakarmieni. Bóg wybrał właśnie Dzień Zielonych Świąt. To 2 świąt pielgrzymich obchodzony w Izraelu jako Dzień Święta Pierwszych Żniw, by w tym właśnie dniu dokonać wypełnienia obietnicy złożonej jeszcze przez Jezusa Chrystusa, kiedy był na ziemi i zesłać na ziemię obiecanego Ducha Świętego. A dokładnie mówiąc, wylać go na grono uczniów i zapoczątkować pewną nową erę, erę Kościoła, erę czy eon łaski Bożej, eon Ducha Świętego. I nic dziwnego, że w tym właśnie dniu tak liczne tłumy z różnych narodów, jak czytaliśmy już dzisiaj w Bożym Słowie, z języków przybyły do Jerozolimy świętować radosny dzień zebrania pierwszych plonów ziemi, jak też wspominać dzień, kiedy Bóg zesłał słowo swoje na górę Synaj, kiedy dał Torę, właśnie w tym dniu Izraelici wspominali. Autor Dziejów Apostolskich wymienia obecnych na święcie, a kogoż tam nie było, i Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapodycji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, Libii, przychodnie rzymscy, Żydzi, Prozelici, Kretenczycy, Arabowie, nieprzebrane tłumy. Ciekaw jestem, czy ktokolwiek z tych ludzi, którzy szli do Jerozolimy, czy ktokolwiek mógł podejrzewać z tych ludzi, że wróci do swojej ojczyzny i do swojego domu z jeszcze większą radością, niż wędrował do Jerozolimy. Bo to nie ulega wątpliwości, że w okrzykach radości każdy szedł na górę Synaj, na górę Syjon, że każdy szedł do Jerozolimy, ale czy ktoś z nich mógł podejrzewać, że wróci do domu z jeszcze większą radością? Wierzę, że owych 3000 dusz, które znalazło w tym dniu Jezusa, oddało mu życie swoje, zostało ochrzczonych w imię Jego, wracało do swoich domów z tą radością, jaką może sprawić tylko Bóg. Nie może jej sprawić człowiek. Może sprawić ją tylko Bóg. I ta radość przewyższa wszystkie inne radości. Nawet i tę radość płynącą z dostatku zebranych plonów, czy też z dostatku powszedniego chleba. I upodobało się Bogu właśnie, jak powiedziałem, w Dniu Zielonych Świąt, kiedy ludzie dziękują za zebrane plony, za codzienny chleb. Przynieść światu coś więcej niż zabezpieczenie tylko bytu materialnego. Bóg wybrał Dzień Zielonych Świąt, by spełnić swą obietnicę zesłania Ducha Świętego na ziemię, wypełniając tym samym liczne proroctwa Starego Testamentu. W tym dniu Bóg zawiera nowe przymierze. Nowe przymierze ze swoim ludem i z wszelkimi narodami, jakie mieszkają i zamieszkują ziemię. Rozpoczyna się, jak powiedziałem, nowy rozdział w historii zbawienia i historii wszechświata. I to, co od wieków zapowiadali Boży prorocy, to właśnie wypełnia się w tymże dniu. Tak pięknie opisuje to prorok Jeremiasz. Jeśli chcielibyśmy zajrzeć, to jest 31 rozdział od 31 wersetu niżej. Prorok Jeremiasz powiada tak. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby wyprowadzić ich z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali. Chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim w tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę.
A prorok Ezechiel dodaje również słowa Pana: i dam wam serce nowe i ducha nowego do wnętrza waszego i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serca mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza. Apostoł Piotr w dniu Zielonych Świąt, przemawiając do tłumu, przypomina słowa jeszcze innego proroka. To jest proroka Joela. Te słowa już dzisiaj słyszeliśmy. Kiedy przypomina Piotr to słowo, powiada: i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. Żeby nie było żadnych wątpliwości co do czasu spełnienia się tego proroctwa, apostoł Piotr powiada, że to jest to, co dzieje się dzisiaj, to, co dzieje się teraz, to, co dzieje się w obecnej chwili, to, co wszyscy zgromadzeni na święcie mogą słyszeć i widzieć. Autor Dziejów Apostolskich opisuje to wydarzenie, kiedy nagle na uczniów pańskich zgromadzonych w jednym miejscu został wylany Duch Święty. I ludzie mogli zobaczyć i też usłyszeć, jak nagle powstał szum z nieba, jakby gwałtownie wiejącego wiatru, i ukazały się języki ognia i rozdzieliły się i usiadły na każdym z uczniów Jezusa Chrystusa. To przeżycie dla licznie przebyłych na święto w Jerozolimie nabożnych Żydów było bardzo dziwne. Było zdumiewające, a też, jak czytamy w Bożym Słowie, napawające ich trwogą. Oni mieli świadomość, że ci, na których stąpił Duch Święty, wszyscy są Galilejczykami, a jednak słyszeli ich, jak mówią, obcymi językami, których nigdy się nie uczyli i nigdy nie znali, tak jak im Duch poddawał. I wtedy w wielkiej niepewności pytali jeden do drugiego, co to może znaczyć. Słyszą ich bowiem, jak ich własnych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Oczywiście byli też i tacy, bo takich nigdy i nigdzie na świecie nie brakuje, którzy zaczęli drwić z tego, co widzieli i słyszeli, powiadając o uczniach Jezusa, młodym winem się upopili. Czy się dziwimy? Chyba nie. Dziś również wielu ludzi sprawy Boże chce obracać śmiech i żart. To przeważnie ci, którzy myślą bardzo płytko, nie chcą zmierzyć się z własnym sumieniem lub po prostu nie mają żadnych argumentów, ci najczęściej próbują lekceważyć sprawy pańskie i obracać je w żart. Ale dla wielu nabożnych Żydów to był znak od Pana. Po raz pierwszy w życiu mogli słyszeć Ewangelię w swoim własnym języku. I tak się okazuje, nie był to jakiś pijacki bełkot, ale ci ludzie mogli słyszeć w obcych językach wielkie dzieła Pana. Jakiś to piękny obraz. Dla wielu postronnych ludzi niezrozumiałe języki, ale dla innych to jest mowa ojczysta. Mowa, w której się urodzili. Może dziś nie przemawia Bóg tak samo do nas, jak w Dniu Zielonych Świąt, ale z pewnością przez różnych ludzi, takich jak ty czy jak ja, chce docierać do serc ludzi w ich zrozumiałym języku. Takim języku, którym może każdy człowiek zrozumieć. I ja wierzę, że Ewangelia dla prostych ludzi zwiastowana jest przez prostych ludzi. Dla uczonych i mądrych tego świata i w własnym języku. Dla człowieka, który jest uzależniony, najlepiej dotrze ten język. Człowieka, który niegdyś sam był uzależnionym, a teraz ze szpon diabelski wyzwolił go Chrystus. Dla kogoś, kto stracił swoje dziecko, najlepiej dotrze ten, kto zna ten ból z autopsji, z własnego przeżycia, kto zna ten język, gdyż przeszedł podobny problem. Niestety dla wielu ludzi jednak, mimo że słyszą Ewangelię, ten język dalej pozostaje niezrozumiały. Mają uszy, jak powiada Słowo Boże, ale nie słyszą. Nie słyszą tego, co mówi Bóg. Mają oczy, ale zupełnie są one zasłonięte, by widzieć cuda, jakie On czyni aż po dzień dzisiejszy. Jednak Bogu dzięki, że również i dzisiaj Bóg daje dary Ducha Świętego swoim uczniom, by mogli skutecznie głosić Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Apostoł Piotr przemawia w Dniu Pięćdziesiątnicy, przemawia zrozumiałym językiem dla wszystkich ludzi i on nie pominął nawet i tych ludzi, aby im zwiastować Ewangelię, którzy drwili z tego, co widzieli i słyszeli. Bowiem Bóg może zbawić największego prześmiewcę. Czy wiemy o tym? A przynajmniej pokaza takiemu człowiekowi, jaką ma głupią argumentację, by był kiedyś bez wymówki, kiedy stanie przed Bogiem.
Dla nabożnych jednak Żydów to słowo było niezwykle potrzebne. To było słowo, które poruszyło ich do głębi. Apostoł Piotr, nie bacząc na ludzkie konwenanse, mówi wprost i bez ogródek. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, tegoście wy rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Pomyślmy, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, przez moment. Jak czulibyśmy się dzisiaj, gdyby jakiś kaznodzieja oskarżył nas personalnie, osobiście, o morderstwo Jezusa? Ty go zabiłeś. Ty jesteś mordercą. Jak byś się czuł? Przez całe wieki, nawet i Kościół, szukając winnych śmierci Chrystusa, wskazywał na innych, wskazywał na Żydów. To oni są winni, to oni go ukrzyżowali. Dlatego trzeba ich tępić, niszczyć, zabijać. Czy jednak dociera to do nas, że to ty i ja byliśmy i jesteśmy winni śmierci Jezusa Chrystusa? To moje i twoje grzechy zaprowadziły go na krzyż, a on zgodził się w naszym zastępstwie umrzeć za każdego z nas? Pomyślmy o tym przez chwilę. Gdyby się tak zdarzyło, że ktoś uratowałby nam życie, ktoś wyratowałby nas, kiedy się topiliśmy, albo wyciągnął nas z palącego się domu, albo bylibyśmy w jakimś innym śmiertelnym zagrożeniu, a ktoś wyciągnąłby nas z tej opresji. Co czulibyśmy i jak zachowywalibyśmy się w stosunku do człowieka, który nas uratował? Jakie uczucie byśmy żywili? Czy odwrócilibyśmy się na pięcie i bez słowa poszlibyśmy swoją drogą? Albo może czy wyśmialibyśmy tego człowieka, który przynosił nam ratunek? Bracie, siostro, drogi przyjacielu, chciałbym ci zadać pewne pytanie. Twoim zdaniem, co Jezus jeszcze musi uczynić, abyś mu okazał wdzięczność? Co on jeszcze musi uczynić w twoim życiu, abyś ty okazał mu wdzięczność? Czy zauważyliśmy to, że tyle lat cierpliwie nas znosi, pomaga nam, że nam błogosławi, że daje nam zdrowie, że nas karmi, że ubiera, daje nam siłę do pracy? A przede wszystkim, czy zauważyliśmy to, że zatroszy się o całą naszą wieczność, byśmy nie musieli spędzić je dalej, z dala od oblicza Bożego, w miejscu strasznym? Czy zauważyliśmy to, że On nasze grzechy, nie swoje grzechy, nasze grzechy poniósł na drzewo krzyża? Że tym samym dał nam szansę, byśmy nie musieli spędzać całej wieczności w tym miejscu, które jest zgotowane dla diabła i jego aniołów. I w dniu Pięćdziesiątnicy apostoł Piotr, kiedy przemawiał do tłumów, wielu z nich, którzy to słyszało, było poruszonych do głębi. Oni nie słuchali Piotra tak, jak się słucha niedzielnego kazania w kościele. Coś tam ksiądz czy inny kaznodzieja mówi, nie wiadomo po co mówi, do kogo mówi, ale czy to ważne? Najważniejsze jest być w kościele, zaliczyć nabożeństwo, bo przecież jesteśmy chrześcijanami, prawda? Wielu z tych, którzy słuchali Piotra, tego prostego i niewykształconego rybaka, było poruszonych do głębi, bo to, co mówił, dotyczyło ich życia. I tego tu na ziemi, i tego wieczności. I ci poruszeni do głębi ludzie zadają Piotrowi i innym apostołom pytanie, co mamy czynić, mężowie, bracia? Czy kiedykolwiek zadałeś takie pytanie sobie, albo też innym takie pytanie, co masz czynić? Nie, ty doskonale wiesz, co masz czynić, prawda? Każdy z nas wie, co ma czynić. Ale ci poruszeni do głębi ludzie właśnie takie pytanie zadali. Co mamy czynić, mężowie, bracia? Słuchanie Słowa Bożego zawsze powinno nas prowadzić do pytania, co mamy z tym Słowem zrobić? Czy to, co słyszę, dotyczy mojego osobistego życia? Czy Bóg żąda, bym ustosunkował się do tego, co On mówi i podjął odpowiednią decyzję? Gdybyśmy tylko mieli odwagę, czy na tyle odwagi, aby zapytać Boga, Panie, co chcesz, abym czynił? A może jest tak, że Bóg wielokrotnie już mówił, co powinniśmy uczynić, ale my nie chcemy tego zrobić? Doskonale wiemy, ale lekceważymy go? Nie chcemy okazać mu posłuszeństwa? Czy to nie jest przypadkiem istota grzechu, kiedy nie chcę okazać posłuszeństwa Bogu? W drugim liście do Tesaloniczan apostoł Paweł napisał o dniu, gdy się objawi Pan Jezus z nieba zwiastunami swojej mocy w
ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga. To jest po pierwsze. Ale nie tylko. Oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od chwały mocy Jego. Czy Bóg tego nie zapowiada? Ci, którzy nie znają Boga, a nawet ci, którzy utrzymują, że znają Go, ale nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa, poniosą karę. Poniosą karę, wieczne zatracenie, oddalenie od oblicza Pana i od chwały mocy Jego. Niestety wielu ludzi współczesnie żyjących nie myśli dalej niż następny dzień. Dalej niż czas swego ziemskiego życia. Oby tylko jakoś do jutra, a potem niech się dzieje, co chce. Najtragiczniejsze jest to, że nie chcą być posłuszni Ewangelii Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Czy możesz sobie to pytanie zadać? Zgromadzeni w Dniu Zielonych Świąt, ludzie słuchający przemawiającego Piotra zobaczyli, uświadomili sobie, że Ewangelia, ta dobra nowina, nie jest głoszona dla jakichś kosmitów czy dla ludzi żyjących z dala, pogan, gdzieś w dalekim kraju, gdzieś w buszu na końcu świata. To była szansa dla każdego z nich, by zgodnie z proroctwem Joela doświadczyć tego cudu, iż każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Wzywałeś już imienia Pana? Na postawione przez tych ludzi pytanie, co mamy czynić, mężowie bracia, apostoł Piotr opowiada tak, znamy ten werset. Upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jak wielu z nas dzisiaj na tej sali jest ochrzczonych w wieku świadomym? Niech podniosą rękę ci, którzy są ochrzczeni w wieku świadomym. Dziękuję serdecznie. Zdecydowana większość. Ale też są tacy, którzy nie mogą podnieść ręki swojej. Dlaczego? Dlatego, że nie upamiętali się w swoim życiu. Dlatego, że lekceważą Boże Słowo. Dlatego, że nie chcą wypełnić Bożej sprawiedliwości. Dlatego, że nie chcą, aby w jakiś sposób Bóg zaingerował w ich życie. A przecież bez Niego jesteśmy straceni. I Biblia dodaje, ci, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało onego dnia około 3000 dusz. 3000 osób. Jak widać, to nie były pojedyncze osoby, ale cała rzesza ludzi. Oczywiście nie wszyscy byli mieszkańcami Jerozolimy. I nie byli to wszyscy, którzy przybyli na święto do Jerozolimy. Byli tam ludzie, którzy przyjęli Słowo Boże, którzy się upamiętali, którzy chcieli Bogu okazać posłuszeństwo, ale przede wszystkim okazać też Bogu wdzięczność za ratunek w Jezusie Chrystusie. Tak nieraz sobie myślałem, kiedy czytałem ten tekst, co by się stało w naszym zborze, w Kołobrzegu, gdyby jednego dnia nawróciło się 3000 osób. Mielibyśmy problem, prawda? Problem, gdzie się w niedzielę zebrać. Nasza sala 200 osób pomieści, a tutaj 3000 osób, prawda? Jak sobie poradzić z takim tłumem ludzi? Już samo ochrzczenie 3000 ludzi to potężne logistyczne wezwanie. Gdybyś tak musieli stać, patrzeć, 3000, dziś 6 osób, to trochę trwało, prawda? 3000 osób, gdy się chciło. Ale Bogu dzięki za te kilka osób, które dzisiaj ślubowały Bogu wierność. Bóg okazał im łaskę, że otworzył im oczy na Ewangelię, mogli ją przyjąć i stać się dziećmi Bożymi. Ty możesz być następny, jeśli dożyjesz tego czasu. Jeśli poważnie traktujesz Boga. Jeśli chcesz rzeczywiście znaleźć się w Jego Królestwie. Jeśli nie chcesz być od Niego odtrącony na całe wieki, może to być Twój czas. Czy to coś trudnego jest zawierzyć swoje życie Bogu? Bracia i siostry, czy to jest coś trudnego zawierzyć swoje życie Bogu? Mówimy, że wierzymy w Boga. A czy to jest coś trudnego zawierzyć Mu swoje życie? Okazuje się dla wielu, nawet i tych, którzy co niedzielę słuchają Słowa Bożego, zbyt trudne, by powiedzieć Bogu swoje tak. A z drugiej strony pomyślmy, czy to nie chytra sztuczka satańska, by nie wypuścić na wolność zniewolonych i przeznaczonych na wieczną śmierć ludzi, którzy nie mogą zdecydować się prosić Boga o uwolnienie i o nowe życie, którym ciężko pojąć jedynie to, co jest właściwe i podjąć tą konieczną decyzję związania się z Bogiem poprzez chrzest wiary. Chciałbym, abyśmy się o takich ludzi modlili.
Ludzie czasem mają obawę przyjść na nabożeństwo. Ludzie z zewnątrz. Bardzo trudno im czasem kogoś zaprosić na nabożeństwo. Zawsze się wymawiają. Jest kilka osób, które ja osobiście dzisiaj też zapraszałem na to spotkanie. Nie widzę ich na tym miejscu. 100% mówili będą. 100% będą i nie ma ich, prawda? Nie ma ich. To jest jedna z tych osób. Ja więcej ich zapraszałem. Cieszę się, Pani Wiesławo, że Pani jest, tak? Czasem ludzie mają obawę przyjść na nabożeństwo. Niektórzy takim ludziom odradzają, mówiąc, nie idź tam, zaraz cię ochrzczą, prawda? Zaraz będziesz musiał się tam do nich zapisać i tak dalej, i tak dalej. A diabeł wciąż mąci w umysłach ludzi niewierzących, przekręca Ewangelię. To prawda, że Bóg chce, byś go poznał. To prawda, że On chce, byś Jemu uwierzył, uwierzył Jego Słowu. I to prawda jest, że On chce, abyśmy mogli związać swoje życie z Nim poprzez ten swoisty akt małżeński, jakim jest chrzest wiary. Bóg pragnie, byś był zapisany nie tylko w księdze zborowej, ale w tej księdze życia w niebie. To jest najważniejsze. Pamiętacie tę sytuację, kiedy rozentuzjazmowani uczniowie wracają z misji, której doświadczali wielkich rzeczy, uzdrawiali, wypędzali demony, prawda? Z misji wracają podekscytowani do Jezusa, mówią, Panie, i demony nam są podległe. A Pan Jezus do nich powiada tak, nie radujcie się z tego, że demony wam są podległe, ale radujcie się raczej z tego, że imiona wasze są zapisane w księdze życia. Ilu z nas jest przekonanych o tym, że jego imię jest zapisane w księdze życia? Czy jesteś pewny, że twoje imię jest tam zapisane? Jeśli nie jesteś pewny, to ten czas jest dla ciebie dzisiaj również, abyś taką decyzję podjął. Wystarczy Bogu powiedzieć swoje tak. Ja też chcę, Boże, być twoim dzieckiem. Zbaw mnie. I chcę na dowód tego ślubować tobie wierność, miłość, posłuszeństwo do końca moich dni. Co możesz uczynić i co musisz uczynić, aby twoje imię było zapisane w niebie? Nic innego, jak i tamci w Jerozolimie w dniu Zielonych Świąt uczynili. Upamiętali się i każdy z nich dał się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów swoich. I Bogu dzięki, że Kościół mógł wzrastać. Bogu dzięki, że Kościół też i dzisiaj wzrasta. On może powiększyć się o twoją osobę, o tych, którzy jeszcze stoją na zewnątrz, o tych, którzy się przypatrują, bo on ciągle cierpliwie czeka na twoją decyzję. A naszym życzeniem jest, abyś się nie spóźnił, aby cię ten dzień nie zaskoczył, abyś nie utracił wieczności życia razem z nim. O to chcemy się modlić, o to chcemy zabiegać. I chcemy prosić też Boga, aby Bóg błogosławił twoje życie, byś faktycznie mógł w 100% pójść za Nim i opowiedzieć się za Nim, a też tak jak dzisiaj, tych sześciu, te sześć osób mogło Bogu ślubować wierność do końca swoich dni. Niech Bóg cię w tym błogosławi. Powstańmy może. Za moment zaśpiewamy pieśń, która jest chyba ulubioną pieśnią naszej siostry Marty Winiarczyk. Pieśń, która jest bardzo znana w polskim narodzie, często śpiewana. To jest Barka. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, ale kiedy będziemy śpiewać tą pieśń, to też chciałbym, abyś ty pomyślał o twoim życiu. Czy Pan Bóg cię też wzywa? Czy Pan Bóg też chce, abyś swoje życie Jemu oddał? To jest może ta właściwa chwila. Śpiewajmy tą pieśń. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Panie, jak to dobrze, że jesteś żywym Bogiem. Jak to dobrze, że Ty wczoraj, dziś ten sam na wieki, Panie. Że Ty stajesz na drodze naszego życia, aby nas zawrócić z tej drogi, która prowadzi do śmierci. I wskazać nam tą drogę nową, Panie, drogę żywą, drogę wąską do Ciebie. Ojcze, dzisiaj proszę Cię też o te osoby, które podnosiły swoje ręce. Panie, Ty daj zrozumienie, Ty znaj to przekonanie, a Ty też pomóż w tej walce, którą będą toczyć, aby mogli zwyciężyć i całkowicie poświęcić się Tobie. Prosimy Cię to przez imię Jezusa. Amen.